Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na porządki w pokoju mojego synka. On ma prawie 3 latka już, no już tuż, jeszcze miesiąc i jest dużo zabawek. Słuchajcie, one przychodzą do domu, ale jakby nie wychodzą, nie? I jest po prostu tego już za dużo. Też dostaję na urodziny, to na co? Na święta Bożego Narodzenia i od rodziny, czy tam przesyłają z Polski. Jest po prostu tego za dużo i czuję się jakby, my się topimy w tych zabawkach. Nie ma może tego jeszcze tak dużo, na pewno mają, wiem, znam osoby, które mają tego o wiele więcej, ale ja po prostu ani nie mam siły, żeby to zbierać, ani on nie chce pomagać, to znaczy tak różnie, no ja go uczę, czasami pomaga, czasami nie. I też mam takie zabawki, które są dla młodszego dziecka, które trzymam dla córeczki, która lada dzień się urodzi, ale nie potrzebuję ich teraz, bo wiecie, kiedy takie małe dziecko, zanim ono się zacznie bawić, to wiecie, kilka miesięcy, a on ma tutaj, zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda, wszystko mi wywala później to na ziemię. No i kto będzie to zbierał, no? Albo mama, no czasami pomaga, czasami nie. Także co, pokażę Wam, jak to tutaj wygląda, ja nie sprzątałam. Jest najgorzej, ale zobaczycie. I tak, tutaj mamy łóżko. Tam z tego łóżka coś chcę właśnie tych pluszaków się pozbyć. Tutaj później, czekajcie, może z tej strony mamy kuchnię. Niektórzy mówią, że taka kuchnia się nie sprawdziła u nich, u dzieci się nie bawiły. Mój synek uwielbia tym się bawić. Codziennie jest używana, tylko widzicie, tu coś wywalił, tam miałam takie 3 koszyki, miałam wszystko posegregowane, a on to po prostu wyciąga i wyrzuca teraz ostatnio te 3, zawartość tych 3 koszyków. Także, no niestety. Coś schowamy. Aha, gdzie są te warzywa? Aha, koszyk tam leży. Tu powinny być jeszcze takie warzywa do krojenia. Tam ma tort. 1000 patelni. Widzicie, on miał cały zestaw i dostał on moich rodziców na gwiazdkę przesłali. Też taki duży zestaw tych garnków, patelni i coś tam. Jak jeden mi się połamał, to byłam przeszczęśliwa. Znaczy, jemu się połamał. No, także przejrzymy to też. O. I tu mamy z Ikei taki... taką półkę, myślę, że te 2 miski też wyrzucę, widzicie, tutaj o, to jest dla małych dzieci, taka zabawka, też on po prostu wyciągnął, jak gdzieś tam zobaczył, jak ja sprzątałam, coś wyciągałam innego, no i po prostu wyciągnął. Tu mam cały karton w sumie takich zabawek dla młodszych dzieci po prostu, także też to, widzicie, o to, taka kula, też ją gdzieś, kiedyś ja pod łóżkiem ją miałam i jak coś robiłam, on zobaczył i wyciągnął i później to widzicie. A tu w sumie jest spoko, bo tu mamy tylko Lego Duplo. Później tylko zobaczę jeszcze, może tam pojedyncze rzeczy wyciągnę z tego. Także widzicie, to jak wyrzuci, spoko, bo to wszystko mogę później pozbierać i jest jakby jeden rodzaj klocków. I on tak, no, po prostu, ale tutaj no, tutaj to jest tragedia. Książki to zostaną, ale może zobaczę co z tych puzli takich. Tu widzicie, co się narobiło, samochód stoi. Tu na przykład tym się też nie bawi, także nie bawi. Wyrzuca, nie składa już tego, także to nie jest potrzebne. Hulajnoga w sumie tutaj nigdy nie stoi, ale przyjechała. No i mam kosz, widzicie, tutaj jest kosz z pluszakami. I też już raz już go przeglądałam i jeszcze przyjrzymy. I tam jest cała poduszka do karmienia, widzicie, to niebieskie to też wyrzucę. Tam jeszcze mam coś za szafą. Dla małego, dla noworodka, także widzicie, to będę używać na razie, dlatego dochodzą rzeczy dla dziecka, jeszcze drugiego, a wiecie, no trzeba zrobić po prostu miejsce. No i tak, przyniosłam sobie kosz, tu rzeczy może do oddania będziemy kłaść, worek na śmieci ewentualnie i mam 2 małe pudełka, takie po pampersach, spakujemy te małe zabawki, chociaż się nie zmieszczą, zaraz, no zobaczymy, jak to nam wyjdzie. No, trzeba zobaczyć. Słuchajcie, a, jeszcze przyniosłam sobie chusteczki ewentualnie do wytarcia czegoś, tak wiecie, do sprzątnięcia i szmatkę i mam coś takiego. To jest bardzo dobry prezent, pomysł na prezent dla mężczyzny, a do kobiety też w sumie, która jest taka, potrzebuje w domu. To jest taki młotek. Zaraz Wam otworzę. Ja kupiłam to w TK Maxie. Jest taki młotek, który się tutaj odkręca. I macie śrubokręt taki płaski i później, poczekajcie, zakręcę
i tutaj z dołu odkręcacie i macie na przykład taki krzyżak i później tam jeszcze dalej są i są jeszcze mniejsze po prostu i poczekajcie, wiecie co, 6 w jednym, o. Taka nazwa, jeżeli ktoś by chciał. Hit it for six. Gentleman's Hardware. O, proszę bardzo. Świetny produkt. My to trzymamy na szafce z butami. Tam mamy takie jakby wnękę, powiedzmy. I to jest, jeżeli musicie, nie wiem, odkręcić czy w jakiejś zabawce, czy wymienić baterię, czy w, nie wiem, w zegarku. No taki, jak wiecie, podręczny. To jest naprawdę świetny, świetny pomysł, świetny produkt. I oczywiście mamy skrzynkę z narzędziami, ale komu się chce iść do szafy, tam wyciągnąć całą tą skrzynkę i szukać tych śrubokrętów, jak to jest takie, wiecie, handy. Także muszę wyciągnąć jakieś baterie po prostu, dlatego to przyniosłam. I do dzieła. Tu dwie te małpy wyrzucam, zobaczymy czy wezmą w tym charity shop czy nie, czy by to chcieli czy nie. I tak, niektóre pluszaki po prostu są bardziej sentymentalne, on ma jednego ulubionego królika, z którym śpi i no to tamtego nie liczymy, ale chcę, słuchajcie, żeby ten jeden po prostu kosz pluszaków był, no nie licząc jeszcze jakichś takich, wiecie, dużych misków. I to jest nasz jakby limit i tyle, i nie ma więcej. Jeżeli coś dostanę nowego, no to wtedy coś starego trzeba będzie oddać. Nowy misio. Słuchajcie, nie wiem czy pamiętacie, może ktoś pamięta, może nie, takiego Santiago miał takiego wielkiego psa. On był taki dosyć rozłożysty, wiecie. I on leżał tu na szafie, odkąd my się przeprowadziliśmy, bo w poprzednim domu było, po prostu mieliśmy jeden pokój więcej. W sumie mieliśmy trzy sypialnie, teraz mamy dwie. Także no niestety jakby nie mieliśmy na to miejsca i leży na szafie i ja ściągałam czasami dla Santiago, ale on się po prostu, wiecie co, nim nie bawił. Czasami rzucił na ziemię, skoczył raz i tyle. Także stwierdziłam, że no nie ma co, żeby się leżał i kurzył i mi zajmował miejsce, szczególnie teraz mam na szafie pełno rzeczy, ubranka malutkie w kartonach na przykład popakowane jeszcze, no bo no, ciasno trochę jest, także
No i oddałam tamtego misia i zostawiłam tylko takiego dużego królika tutaj mamy, o. Siedzi na łóżku. No to w kącie siedzi, bo on taki, wiecie, można go posadzić. Mniej miejsca po prostu zajmuje. Pewnie połowę mniejszy niż ten pies. Także to zostawiłam, pasuje nam tu do dekoracji. Przyjechał znajomy Gabiego i przyniósł następnego. I mówi, nie, to dla dziewczynki będzie. No to jeden niech Santiago ma, drugi ten, dobrze, nie, to troszkę mniejszy od tego królika. Także te dwa będą siedziały po prostu na łóżku. Także te małpy wywalam. No i z tych małych, jak bym tu powiedzieć, niektóre są, o, to mi się przyda, mogę wyprać sobie to na wózek, to akurat może będzie mi potrzebne tak dosyć niedługo. Niektóre są jakby może bardziej sentymentalne, niektóre nie. Kiedyś były takie w Lidlu, widzicie, te warzywa, owoce i tak, ja może dwa wymieniłam, to wtedy za takie punkty się wymieniało chyba. Coś w tym stylu. W Polsce tego było pełno w każdym supermarkecie. No i ja wymieniłam dwa. A słuchajcie, mój brat ponad 30 lat, słuchajcie, to jest 3, 4, 5, 6 i jeszcze tą skawkę mam, 7. Macie tak właśnie, że rodzina was tak obdarowuje po prostu prezentami, nie wiem. Ale powiem wam szczerze, że tak. Chcę je zostawić, bo Santiago bardzo fajnie się nimi bawi w sumie. I wiecie, nazywa i kolory, one są takie dosyć proste. I no, wiecie, można zapytać się, o, gdzie jest marchewka Santiago, albo jaki kolor ma marchewka. I to dosyć w sumie fajnie się nimi bawi. Także no, one zostają jeszcze po prostu. Zobaczymy. One zostają. Jest tego dużo, a później je, wiecie, no, takie one sympatyczne, nie? Zobaczcie, już prawie pełen kosz. I tak. Tego słonika to pierwszy raz, pierwsza zabawka jego w sumie, jaką my ją kupiliśmy, to zostaje. Tutaj jak byliśmy w Grecji, tu byliśmy na Lanzarote, to takie pierwsze wakacje, to też to one zostają. Co jeszcze? To może iść, to może iść. To jest ostatni słoń, który dostał od babci i dziadka, także... Postawię, wyrzucę tamte, a postawię tego, nie? Małpka, nie? To jest bardzo sympatyczna biedronka. Może dla córeczki będzie się bawiło, nie wiem. Zobaczymy. No te piłki to zostaną, bo to dosyć fajnie. Aha, chyba tego limitu to trochę będzie tu więcej potrzeba. Maja też jest sympatyczna, Santiago bardzo się nią bawił. No do domu może wyrzucę. No i tak, tu w pudełku mamy rzeczy, które chcę schować, po prostu postawię je chyba na szafę. Zamkniemy i tyle. Tutaj w tym koszu mamy rzeczy, które chcę oddać do charity, podejrzewam. Miski, te piłki, takie rybki, nie wiem co tam jeszcze było. A tu mamy worek ze śmieciami. Okej, okay, tak się prezentuje pokój po porządkach, łóżko zaścielone. Tam zostały te dwa większe miski i dwa małe owoce. Później mamy tak szafę i tak ten mały koala tu został. On czasami się nim bawi, ale musi poczekać na drugie dziecko też, na siostrę. Tu z tyłu za szafą mamy ten kosz z pluszakami i tam mam jeszcze, widzicie, dodatkowe pampersy, to dla małej, także nie miałam gdzie
postawić, także one tam sobie stoją schowane. Tu ma jeden ten tor wyścigowy, samochodziki. On tu wcześniej miał, może pamiętacie, taki duży tor wyścigowy z tych właśnie Tut Driver, one tak się nazywają chyba. Ale on się bardzo rzadko nim bawił, a właśnie najczęściej tym się bawił. Także to mu zostawiłam, a tamto już mu wcześniej schowałam. Tutaj w tej szufladzie, co miał wszystko, to ma tak, koszyk wsadziłam mu z samochodami, jakimiś pojazdami. Tu zostawiłam mu te muzyczne instrumenty i tam widzicie, ma kilka takich samochodzików. No i po tej stronie, tak jak stał samochód, tam ma traktor, tym traktorem bardzo się fajnie bawi. Książeczek nic nie ruszałam w sumie. Na górze, na tej komodzie zamieniłam mu tamte dwa miski, oddaję. Słoń zostaje i może Maja, pszczółka. Zobaczymy. Tutaj, widzicie, ma te... To zostało tylko duplo. No, samo duplo i tu widzicie, ma jakieś pojazdy takie, te z duplo to wszystko. W drugim koszu ma troszkę takiej mieszanki. Pokieś dostał na nie na urodziny, chyba na święta, nie wiem, w sumie to jest od 3 lat dopiero, a to już dostał w tamtym roku. Miałam ochotę to oddać, powiem wam szczerze, ale zostawię tu w tym pudle i zobaczymy, czy będzie się nim bawił, czy będzie się nim bawił, czy nie. Na razie zostawiłam. I oczywiście ma jeszcze kręgle, jakoś głupio jak świnie. I tu jakieś takie większe zabawki. No i ta jego kuchnia. Wyjęłam kilka rzeczy stąd. Za dużo po prostu tego było. Tak jak widzicie, tam zostawiłam mu ten pojemnik zapewne. Nie będzie nam się sprawdzał, ale na razie tak wsadziłam. Wyjęłam też mu trochę tych przyrządów i tu w tej części w sumie tak zostało, tak jak było. Owoce, tutaj ma torcik. Też czasami się bawimy, a ostatnio się nie bawił w sumie, ale co jakiś czas wraca do niego. I dwie filiżanki mu zostawiłam, a dwie schowałam, bo nie robimy dużych przyjęć. Także tak to się prezentuje w pokoju. My mamy jeszcze dla niego szufladę w salonie. Ma całą szufladę i tam ma Play-Doh, kredki. Ma kilka książeczek, nie wiem co tam jeszcze takie, wiecie, pierdołki, coś tam ma. Także ma jeszcze troszkę zabawek. Helikoptery też tam zostawiam, bo się bardzo nimi w sumie często bawi i tyle. Także dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że was zmotywowałam do posprzątania może u waszych dzieci. I nie zapomnijcie o subskrypcji, o lajku i na razie, pa!